Adrian, okej, zaczynamy nasz program. W ogóle chciałem Ci podziękować, że zdecydowałeś się ze mną go poprowadzić. Spróbujemy zrobić coś naprawdę fajnego. Adi, ale musimy zacząć od wymyślenia nazwy. Zastanawiałeś się, jak moglibyśmy nazwać nasz wideoblog? Oj, to myślę ciężkie pytanie. Kurczę, chyba sam musisz wymyślić, nie wiem. Wideobłąd. Albo coś takiego wymyślić. Wideobłąd? Podoba Ci się ta nazwa? Może być. Jak będzie zaakceptowana, to może być. Dobra, to witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Wideobłąda. Nie mylcie tego z wielbłądem. Ale teraz do rzeczy. Adi, powiedz mi, jesteśmy na zgrupowaniu w Turcji. Byliśmy w Side, teraz jesteśmy w Belek. Takie zgrupowania są potrzebne? No, na pewno. Patrząc nawet przez pryzmat pogody, no to w Polsce, z tego co wiemy, no to raczej leży biały puch, to raczej byśmy nie mogli skorzystać z żadnych boisk, a tutaj naprawdę no, mamy zieloną trawkę, jest na to czas i miejsce, żeby przetrenować wszystkie elementy, także na pewno każdy z nas potrzebował takiego obozu i każdy z nas się cieszy, że może na takim obozie być, bo warto wyjechać, trenować na zielonych murawach, niż biegać po śniegu. Właśnie, widziałeś tego tweeta? To zdjęcie, które tam wrzuciliśmy, bo ja opublikowałem na Facebooku zdjęcia z waszych treningów, wiesz, słonko, plaża gdzieś tam w tle, no nie, zielona murawa, wybiegacie, jest super, no nie? A potem poszło to zdjęcie z Bukowej, minus 8 i śnieg. No mamy nadzieję, że jak wrócimy, no to już też będzie zielono, no. No stary, kurde, połowa lutego będzie, to jeszcze gdzieś tam trochę tego śniegu musi być. No miejmy nadzieję, że już właśnie go nie będzie, no bo raczej ciężko nam się będzie trenować na zaśnieżonych boiskach, także po to wyjechaliśmy też do Turcji, żeby zacząć trenować na zielonych murawach, a ja po powrocie do Polski kontynuować trenowanie także na białych, a nie na... Na zielonych boiskach, a nie na białych. Ale dobra, to się wytnie. Powiem ci, Adi, że prędzej będziemy trenować na tych białych niż zielonych jeszcze niestety. Ale powiedz mi, bo trener Jacek Paszulewicz zasłynął z tego, że na wszystkich możliwych konferencjach prasowych przy okazji każdej wypowiedzi mówi, że będziecie ciężko pracować, że będziecie płakać, że te obciążenia będą naprawdę wysokie. I to zgodzisz się z tym? Faktycznie tak jest? Znaczy, no, taki, to jest też taki okres, że no, łatwo nigdy nie jest, także no, na pewno tą pracę, co wykonaliśmy w Katowicach, no, to na pewno zaowocuje na tym obozie. Na pewno na tym obozie dochodzi więcej gdzieś tam gierek z piłką, na pewno w Polsce u nas było więcej biegania bez tej piłki, także no, nie można powiedzieć, że jest łatwo, no bo ciężko było się było z tym zgodzić. Ale no, nikt gdzieś tam wiadra przy sobie nie miał po bieganiu, także dajemy radę. Najważniejsze, że po tych treningach nie ma żadnych urazów niepotrzebnych, każdy te obciążenia wytrzymuje, a na pewno to zaprocentuje także w lidze. Jak to jest być piłkarzem i biegać bez piłki? Co, bo mnie to trochę śmieszy. No tak, no co, no dlatego mówię, że to nie jest najprzyjemniejszy okres dla żadnego piłkarza, ale trzeba taką pracę wykonać, żeby później przez 90 minut móc tą piłką jeszcze lepiej biegać, także no, żeby przy tym graniu się tak nie męczyć. Także taka praca, jak wykonaliśmy na pewno do tej pory, to jest bardzo przydatna i mam nadzieję, że to po prostu zaowocuje. Dobra, ale praca pracą, ale na obozie w Turcji spędzimy 14 dni. To nie jest proste w grupie ponad 30 osób, jest to chyba nas 32 osoby. Co sprawia, że nie skaczecie sobie do gardeł, że jesteśmy w stanie jeszcze rozmawiać, że jesteśmy w stanie usiąść przy jednym stole i próbować coś nakręcić razem pijąc kawę? Poczekaj, dopiero czwarty dzień. Jeszcze masz troszkę dni przed sobą, tak? Mówisz, że z każdym kolejnym... Nie wywołuj wilka z lasu lepiej, bo to wiesz. Jeszcze... Nie, no to no nie jest to łatwe na pewno, no ale jesteśmy taką grupą, że musimy się po prostu szanować. No, to, że jesteśmy tutaj przez 14 dni, ale później przez wiele miesięcy także w szatni jednej. Także no, mówię, każdy musi z nas się na pewno szanować, bo później to też ma wyjść na boisku, że jeden za drugiego pójdzie tak naprawdę w ogień i tak to ma wyglądać. No, a wiadomo, zdarzają się różne sytuacje w danym momencie, ale myślę, że jesteśmy na tyle zgraną ekipą, że każdy jakoś te 14 dni tam bez żon, bez tego wszystkiego wytrzyma, także damy sobie radę. Czyli poczekaj, bo ja myślałem, że będziemy nagrywać tego wideobloga w miarę regularnie, ale mówisz, że może być z każdym kolejnym dniem trudniej, tak?
No, nie wiem, ciekawe co się dzieje, wiesz. Ty będziesz siedział tam, ja wiesz. Dobra, czyli no, będziemy... Damy radę, spokojnie. Na dwie kamery będziemy, tak? Na tu, ty tam. Dokładnie. Damy. Przygotowałem coś dla ciebie w ogóle. Tak dla rozluźnienia, kwiaty z 14 lutego, a mnie powinieneś wysłać w ogóle swojej żonie. No właśnie, co ty? Od tych pięknych pań, które tu się przechadzają. Nie, ja nie wiem, ja widzę tylko boisko. No i dobrze, i to chciałem usłyszeć. Nie, przygotowałem dla ciebie coś, co pozwoli nam tak się zbratać bliżej. Taki świetny żarcik. Znalazłem w internecie, szukałem żartów o Turkach i mam świetny żarcik. Weź, bo jeszcze źle zostanie odebrany i co? To zobaczymy, to najwyżej wypikamy albo wytniemy. Słuchaj tego, wy też słuchajcie. Jak nazywa się mały Turek? Masz pomysł? Nie no, nie kebab. Powiedzieć. Nie no, to mów, bo nie wiem. Miniaturek! Masz, napij się lepiej, bo słuchasz straszny. To się nazywa, wiesz, żenujący żart prowadzącego. No powiem ci, co ty wymyślisz w 14 dniu, jakiego suchara. Nie wiem, no właśnie liczę, że ty mi trochę pomożesz. Masz jakiś żarcik w zanadrzu? Nie, ja to raczej nie z tych, ale... Nie znam, raczej to... jestem słaby opowiadaniem kawałów, także... Obiecaj mi, że przygotujesz na któregoś wideoblogu. Nie, no to musiałbym kogoś poprosić chyba. No to zobaczymy, dobra, zobaczymy. Ale wracając do pracy, no. Do tego, co tu się dzieje, mamy okazję z Sebą być cały czas na tych waszych treningach, oglądać, jak to wygląda, uczyć się, obserwować, poniekąd też oceniać, no nie? Bo każdy z nas gdzieś tam swoją ocenę ma tego wszystkiego i nakręciliśmy świetną bramkę Grzesia Goncerza. Ja ci ją pokażę, dobra? O, czekaj chwilę. No. Proszę. No. Widzisz? No. Tu Grzesiu wybiega zza linii obrony i uderzył piłkę bardzo mocno w górny róg. Bramkarz no, nie był w stanie tego obronić, ale moje pytanie brzmi, czy faktycznie nie był w stanie? Czy popełnił tu jakiś błąd, czy to było po prostu uderzenie naprawdę dobre? Ja no myślę, że... Pamiętaj, sorry, zanim no. ocenisz, pamiętaj, że wszyscy zobaczą tą bramkę i każdy będzie mógł to ocenić, więc zastanów się dobrze. Źle ocenię, to jeszcze Grzesiu mi nie poda później na treningu i co. Nie, no myślę, że tutaj ogólnie w ostatnim czasie Grzesiu dużo takich bramek strzela, najważniejsze, że często mu wpada i na pewno w tej sytuacji tak, że no ciężko, żeby tutaj bramkarz mógł popisać jakąś nadzwyczajną paradą, ale no mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, fajnie, że Grzesiowi dużo takich piłek wpada, miejmy nadzieję, że po prostu będzie wpadać jeszcze więcej i w nadchodzącej rundzie także. Dobra, to teraz jeszcze na koniec krótka ocena, kto spisuje się najlepiej na tym zgrupowaniu i czemu to jesteś ty, a kto odstaje od reszty grupy? Ja spisuję się chyba na straty. Nie, no tutaj ciężko na razie ocenić tak naprawdę, no mówię, mocna praca za nami tak naprawdę, gdzieś tutaj każdy solidnie pracuje po prostu, żeby zaistnieć w oczach trenera i mamy jutro sparring, także każdy też dostanie swoją szansę, każdy będzie mógł pokazać na co go stać. Wiadomo, jest taki okres, że jeszcze te mecze mogą mnie pokazać na pewno w 100% naszych możliwości i tak dalej, bo tak jak powiedziałem, no, za nami naprawdę solidna robota, ale myślę, że każdy gdzieś tam swoje umiejętności jakoś stara się sprzedać i nie będziemy tutaj wyróżniać nikogo, ale każdy zasługuje na jakieś słowa uznania, bo tak jak powiedziałem też wcześniej, najważniejsze, że nie ma żadnych urazów, żadnych jakichś tam chorób i tak dalej. Każdy do dyspozycji trenera i ja na pewno jak wszyscy trenują mocno, poziom drużyny się podnosi, to każdy indywidualnie także. Kurde, Adi, ja nie wiedziałem, że ty potrafisz tyle mówić. Weźcie snapi tej... Za dużo mówca ze mnie, co? Weźcie napij tej kawy, teraz ja trochę pomówię, bo ci wystygnie. Ja się cieszę, że udało się nagrać ten pierwszy odcinek naszego wideobloga, wideobłąda. Cieszę się również, że kolejny odcinek będzie już po pierwszym sparingu, bo będziemy mogli dorzucić trochę analizy a la Jacek Gmoch. O to ja ciebie poproszę, żebyś... Nie, trener Łajczaka może, albo... Prosimy tutaj, bo to wiesz... Nie, Łajczak miał jakiś pomysł na program, pamiętasz? Jak się nazywał? No właśnie coś o analizach, ale no nie, bo my się nie będziemy wygłupiać, bo to przecież co? Nie, ale my też powiem ci okiem, ja okiem laika, ty okiem piłkarza profesjonalnego, ocenimy niektóre zachowania, my postaramy się z sobą wybrać coś ciekawego z tych sparingów, albo jakieś bramki, albo jakieś błędy. Oczywiście nie tylko no, ciebie, no nie? No, nie moje błędy. Także porozmawiamy dobra. Sobie też o tym. A dla was, moi drodzy, no mam nadzieję, że wam się podobało. Adi, tobie się podobało? No jak najbardziej.
Polecamy. Polecamy. Stay tuned, kolejny odcinek już za 3, może 4 dni. Do zobaczyska, hej. Do zobaczenia, cześć.